podium, czyli Gregora Schlierenzauera, Dersa Bardala i Kamila Stocha. Jak mówiliśmy, trzeci Polak, który w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata staje na podium po Stanisławie Bobaku, po Adamie Małyszu oczywiście. Kamil Stoch, najlepszy sezon w karierze, najwyższe miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, miejsce na podium mistrza świata indywidualnego z Val di Fiemme, brązowego medalisty mistrzostw świata w konkursie drużynowym. Anders Bardal przed rokiem był najlepszy, zdobył kryształową kulę, utrzymał formę na bardzo wysokim poziomie, wprawdzie nie był w stanie zagrozić Gregorowi Schlierenzauerowi, ale obronił się przed Kamilem Stochem, jest drugi. No i na najwyższym stopniu podium Gregor Schlierenzauer. 10 wygranych konkursów w sezonie, 50 w karierze. Zwycięzca klasyfikacji lotów narciarskich, najlepszy skoczek sezonu 2012-2013. Gregor Schlierenzauer. Tak, dwaj indywidualni mistrzowie świata po prawej i lewej stronie Gregora Schlierenzauera, który był w Val di Fiemme mistrzem świata w drużynie, a więc trzech mistrzów świata z Val di Fiemme, Schlierenzauer drużynowy, Bardal i Kamil Stoch, mistrzowie świata indywidualni. No chyba trzej najlepsi skoczkowie tego sezonu, tak to trzeba powiedzieć, ale cały sezon także znakomity dla pozostałych Polaków, o czym mówiliśmy, przecież w czołowej dwudziestce oprócz Kamila Stocha jeszcze na 15 miejscu ostatecznie Piotr Żyła, na 18 Maciek Kota, więc dla nich najlepsze wyniki w karierze, najlepsze miejsce w karierze także pierwszy raz punktującego w sezonie Dawida Kubackiego, potwierdzenie tego, że praca Łukasza Kruczka daje dobre efekty, że zawodnicy prezentują się coraz lepiej, są coraz pewniejsi siebie, coraz mocniejsi, osiągają coraz lepsze rezultaty, więc proszę Państwa, naprawdę bez pompowania balonu, bez przesadniego optymizmu czy hura optymizmu, można z nadzieją, z realnym optymizmem patrzeć na przyszły sezon, na Igrzyska Olimpijskie w Soczi. Na razie cieszmy się tym, co mamy w tym sezonie. Cieszmy się z trzeciego miejsca klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Kamila Stocha. Ja dziękuję Państwu bardzo za cały sezon, także za dzisiejszą transmisję. Kłania się Marek Ludziński. Do usłyszenia.